Serdecznie powitać. Moje serce się raduje, że jestem z wami. Chociaż nie zawsze mogę być. No, my. Szkoda, że to mamy tylko raz w miesiącu. Czasem tak wypadnie, że nie mam w kraju. Ale myślami i sercem jestem zawsze pośród was. Także zamykam oczy i chcę zobaczyć twarze, które oglądam na tym zgromadzeniu. Jest to fajna sprawa. Warto to praktykować. Moi kochani, kiedyś słyszałem przemowę do zgromadzenia bardzo krótko. Kiedy poproszono jednego z braci, który był na zgromadzeniu, a to było dobre koło 100 ludzi. To było na początku mojej wiary. Ten brat wyszedł do przodu i mówi tak. Wy, kochani, wiecie, że Pan Bóg was miłuje. Ja was miłuję całym swoim sercem, a resztę powie Edek. I zszedł. Zastanawiałem się długo nad tym, co powiedział. Powiedział dwie prawdy. Powiedział coś o miłości, że Pan Bóg miłuje nas. Pan Bóg nas umiłował takimi, jakimi byliśmy. Kto z nas był idealny? Ja mógłbym powiedzieć, że byłem taką balabą w Cieszynie. I pamiętam przed wielu laty, kiedy poprzychodzili tutaj moi koledzy od piwa, od wina. I kiedy przemawiałem do nich, przemawiałem to słowo, to oni mówią, tak, to prawda. My znamy Staszka. Myśmy razem niejedną butelkę przewrócili. Myśmy razem niejedną zabawę rozwalili. My go znamy. Coś musiało się z nim stać. On jest inny. I tak przy stole siedzieli i rozmawiali i mówią, myśmy zostali w tym samym miejscu, gdzie byliśmy, a nawet jeszcze niżej. A zobaczcie, on jest inny. On mówi o czymś, czego nigdy nie mówił. Zobaczcie, kiedy dzisiaj modliłem się rano, Boże, chciałbym być na Stalmacha dzisiaj wśród moich braci i moich sióstr. Ale to tylko Twoja Boża cudowna łaska może sprawić, że tu się znajdę. To, że ja bym chciał, to jeszcze mało. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy przez brata Przemka, który powiedział, Pan Bóg jest dawcą życia i Pan Bóg jedynie ma prawo nam go zabrać. I to jest rzeczywiście prawdą, że przyjdzie taki dzień w naszym życiu, że Pan Bóg pośle anioła śmierci do Twojego życia i powie Ci, chodź. Nie będziesz miał na to wpływu. Będziesz musiał odejść. Widzimy, że wokół nas giną ludzie, których znamy. Ludzi, których nie znamy, w jednej sekundzie odchodzą. Chciałoby się powiedzieć, kiedy dzisiaj patrzyłem na internecie na zdjęcie takich młodych dzieci, które zginęły w tej tragedii w Szczelku, to powiem wam, że mi się coś załamało w środku. Mam wnuki, które bardzo kocham. I chciałoby się zadać pytanie, Boże, przecież Ty wiedziałeś o tym. Dlaczego zabrałeś ich? Możemy zadawać sobie wiele pytań w naszym życiu, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dwa dni temu, kiedy tak siedziałem przy kawie koło mojej małżonki, mówię, ja mam konflikt. Bo jeżeli moja pielgrzymka się zakończy, czy mojej żony się zakończy, to czy my tam też będziemy, Panie, u Ciebie razem? Jestem z moją żoną 52 lata. Na dobre i złe. Kocham ją całym sercem. I chociaż ona postawi mnie czasem do piun, to jej za to dziękuję. Że jest obok mnie. Czasem mi mówi, mężu, wyhamuj. Bo tak nie idzie. Ale ja mówię, ale ja nie rozumiem tego świata.
Ja nie rozumiem rzeczy, które się wydarzają wokół mnie. Chociaż odczytuję je na kartach Pisma Świętego. Że to się będzie wydarzać. I powiem, jak trudno jest żyć w tym świecie. Należeć do Jezusa i żyć w tym świecie. Ale dzięki Panu Bogu, że nie pozostawił nas sierotami w tym świecie. Nie tylko jest naszym cudownym, wspaniałym Ojcem, to jeszcze jest Bogiem. Dał nam swojego Bożego Świętego Ducha, który zamieszkuje w nas, który uczy nas, który pokazuje nam, jak mamy żyć, jak mamy miłować tych, którzy są wokół nas. To nie jest łatwe. Było już tu powiedziane. To nie jest łatwe. Miłować tych, którzy są często przykrymi dla nas. Którzy całe szambo by chcieli wylać za naszą głowę. A tylko za to, że z miłości mówisz mu prawdę. Nie rób tego, człowieku. Bo trafisz w miejsce, gdzie trafił ten bogacz, który prosił ojca Abrahama, ojcze Abrahama, poślij Łazarza do mojego domu, bo jeszcze mam braci, aby nie trafili na to miejsce męki, gdzie ja trafiłem. Zobaczcie, kiedy mówimy naszym najbliższym prawdę, to się obrażają na nas. Zamiast bądź wdzięczny za to, że podajesz im rękę, aby nie utonęli w tym szambie tego świata. Zobaczcie, ten świat żyje w bałwochwalstwie. Pytam się, jaki ja, jaki my mamy dział w tym bałwochwalczym świecie. Zobaczcie, co się wydarza wokół nas. Cały czas jedna magia i magia. Byłem przerażony, kiedy widziałem wierzących ludzi, którzy składali świadectwo, że należą do Jezusa. Uczestniczyli w Halloween, w święcie diabła, w święcie śmierci. To są straszne rzeczy. A przecież, kiedy czytaliśmy dzisiaj słowo z Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi do uczniów, abyś nauczyli wszystkiego, co nam przekazał. Nie tylko poszczególnych rzeczy, te, które nam pasują, ale wszystkiego, co wam przekazałem. I kiedy my nauczamy w ten sposób, to stajemy się wrogami dla tych, których nauczamy. Posyłają fałszywych świadków przeciwko tym, którzy ich mówią prawdę. Co nam to mówi? Czy kiedy oskarżano Pana Jezusa za prawdę, kiedy go oskarżano, którą głosił? Czy nie podstawiano fałszywych świadków, którzy składali fałszywe świadectwo przeciwko niemu? Ale Jezus zamilknął. Jezus zamilknął. Ale on głosił to, co słyszał od Ojca. Z tym przyszedł na ten świat. I jak czytamy w liście Janowym, że nie potrzeba, aby brat brata uczył, dlatego, że to Duch Święty, to namaszczenie, które jest w nas, poucza nas, jak mamy żyć. To przekazujemy innym. Po to, żeby ratować. Kiedyś rzeczywiście odejdziemy z tego świata. W różny sposób możemy odejść. Moja córka, która pracuje w domu opieki, mówi, tato, prawie codziennie ktoś odchodzi. Kiedy ostatnio stałam do kobiety, która odchodziła, kiedy otworzyła oczy, jeszcze widziałam ten błysk w jej oczach i to było to ostatnie, co ona mogła zobaczyć. Mnie stojącą obok jej łóżka. Co my zobaczymy w momencie naszego odejścia? A przecież jest nam darowane przez Boga, że każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusowym. I co z tego, że będę mówił, bo z powodu Przemka nie przychodziłem,
Czy z powodu siostry, jak jeszcze innego brata, bo mnie nie lubili? Ale przecież czy ja jestem cukierkiem, żeby mnie lubić? Czy jakąś szczekuladą wilką? Ja tu jestem, drodzy, po to, z tej Bożej cudownej łaski pośród was, aby się wspólnie z wami zbudować. Aby się pocieszyć Słowem Bożym. Aby zbudować wiarę moją, naszą. Wspólnie. Przecież jesteśmy Kościołem. Jesteśmy tymi żywymi kamieniami. To nie są mury. Te mury są tylko po to, żebyśmy się tu mogli zgromadzić. Przecież Kościołem są ludzie, którzy na nowo się narodzili z wody i ducha, których Duch Boży zamieszkuje, a którego Pan Jezus jest głową. To jest Kościół na całym świecie. Kiedy wczoraj czytałem na internecie, że władze pewnego kraju północnego, właściwie konkretnie w Norwegii, kiedy rząd przeznaczył pieniądze na przeistaczanie, powiedziałbym to tak, domów modlitwy, kościołów, po to, żeby z nich stworzyć dla muzułmanów meczety. Myślę, Jezu Chryste, co to się dzieje? To już jest czas Twojego przyjścia. A przecież czy Kościół woła do Ciebie, przyjdź, Panie Jezu, skoro tak dobrze ludzie żyją? Kiedy dzisiaj patrzyłem się, dwoje małych dzieci, jeden mniejszy od drugiego, tym trochę większy, tym mniejszy siedział na takim pieńku, tym większy od niego miał taką patelnię, taką zagłębianą, dał tam trochę tłuszczu, ten mały chłopczyk trzymał dwa jajka w ręku, on je tam wbił, potem wziął miskę ryżu, do tego wsypał, wziął trochę przypraw, wymieszał, nałożył do misek, postawił to te miski przed tym małym chłopcem, sam uklęknął, jedną łyżkę tego ryżu dawał temu małemu, a ten mały tak pokazuje, że jest super, a drugą brał do buzi sam. Gdzie nam stoi, się uginają przed jedzeniem, gdzie jedzenie jest wyrzucane na świetniki, miałem łzy w oczach. Jaka nierówność. Czym mogę, Jezu, Ciebie błogosławić? Czy ja mogę błogosławić większego? Ja czytam, że to większe błogosławi mniejszego. Ale czym moje życie ma błogosławieństwo oddawać Bogu? Że głodnego nakarmię, głodnego przyłodzieję, spraganego napoju. Że od tego nie odwrócę się plecami od tego, który Cię prosi. Moi drodzy, czy my tak żyjemy? Bo jeśli tak nie żyjemy, to ja się pytam, dokąd my się wybieramy jako pielgrzymi? Bo przecież gdyby ta ojczyzna była tutaj, na tej ziemi, to bylibyśmy tu zostali. Ale my musimy z niej odejść. Czy się nam to podoba, czy się nam to nie podoba. Kiedy modliłem się, tak jak wspomniałem na początku, jeżeli Panie darujesz mi być dzisiaj na zgromadzeniu, to jakie słowo chciałbyś nam przekazać? Dla zgromadzenia, dla mnie. I zacząłem po pewnym czasie śpiewać. On szedł z piekło się dnia i w szarym pyle dróg, a idąc, uczył kochać i przebaczać. Zobaczcie, jak Duch Boży odpowiada na nasze wołania. Będziesz mówił o miłości, o przebaczeniu. Brat dzisiaj mówił o tym samym. I to nie jest przypadek. U Pana naszego nie ma przypadków. On mówił o wypełnianiu Bożego przykazania. A nie o osądzaniu innych ludzi, jak żyją. Każdy żyje dla siebie i wybiera własną drogę. Ale jeśli się narodziłeś w Chrystusie jako nowe stworzenie i nazywasz się dzieckiem Bożym i Duch Boży zamieszkuje w Tobie, to żyj według tego przykazania, które Pan Bóg nam pozostawił w Słowie. Ja nawet czytam, że Bóg nikogo nie będzie sądził.
Ale słowo, które nam pozostawił, nas będzie sądzić. Jacy jesteśmy potulni i markotni, kiedy tak przekraczamy przepisy ruchu, a policja nas tam dopadnie na drodze. Jacy jesteśmy pokorni. Możemy zmieniać konstytucję. Możemy zmieniać przepisy o ruchu drogowym. I one się zmieniają. Ale to słowo trwa na wieki. I niech się nikomu nie wydaje z nas, że Pan Bóg będzie miał wzgląd na nas z tego względu, że robiliśmy wiele dobrych rzeczy. Nie. Z uczynków nie będzie zbawiony żaden człowiek. Każdy, który tak uważa, że z uczynków będzie zbawiony, jest pod przekleństwem. Dopiero Pan Bóg w Chrystusie przeznaczył nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Jeśli chodzisz z Chrystusem, jeśli chodzisz w Chrystusie, to chodzisz drogą, która się Panu Bogu podoba. I na tej drodze wydawaj owoc, który da się zjeść. Czy mam takie słowo, czego Pan Bóg oczekuje od nas? Moi drodzy, jako od nas, jako od Bożych dzieci. Jako od tych, którzy narodzili się na nowo z wody i ducha. Bo jeśli ktoś się nie narodził z wody i ducha, ten jest duchowo umarły. Jest duchowo umarły. To co go ma wzbudzić, jeśli nie ma Bożego Ducha w sobie? Czy usłyszy głos przy pierwszym zmartwychwstaniu i będzie błogosławiony przez Boga? Jeżeli nie ma Ducha Bożego, nie powstanie. Nie powstanie przy zmartwychwstaniu pierwszym. Nie usłyszy Bożej trąby, Bożego głosu. Będzie czekał na drugie zmartwychwstanie, na wieczne potępienie. Bo tak sobie wybrał. Jak się pościelisz, tak się wyśpisz, nawet niektórzy mówią. Ja czytam takie słowo, że oznajmiono ci człowiecze. Ja myślę, że każdy z nas słyszał Ewangelię. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Możemy cytować, możemy recytować wiele rzeczy. Ale czytamy u Michała proroka takie słowo. Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo. Tylko, abyś wypełniał prawo. To prawo, o którym czytaliśmy również w Ewangelii Mateusza od 18 wersetu, 28 rozdziału. Tylko, abyś wypełniał prawo. Okazywał miłość bratniom. Moi kochani, okazywał miłość bratniom. Czy my to robimy z serca? Czy już tak mamy w drzwiach nastawiony uśmiech? I witam cię, bracie. Ja byłem smutny, bo dzisiaj brat Przemek jakoś tak koło mnie przechodził, pytam się, bracie, czy ty się gniewasz na mnie? Ale skąd? Ale on nie miał czasu dla mnie za bardzo, bo musiał przygotować muzykę. Kocham go, chociaż nie jesteśmy razem. Często nasze drogi się mijają. To jednak w Chrystusie jesteśmy jedno. Gdziekolwiek by on był, moje serce jest z nim. Kiedy go widzę na trotuarze, to nie odwracam się do witryny i naraz nie udaję, że czegoś szukam tam. Ale cieszę się, że widzę brata, że widzę siostrę. Ostatnio przyjechałem do córki i była tam siostra z Rumunii, która mieszkała w Austrii. Tam chodziła do zboru, ale ze względów rodzinnych musiała przyjechać do Niemiec, aby pomóc swojej siostrze. Jest w Chrystusie siostrą, kochaną. Ja po angielsku praktycznie nie wzą. Ona po niemiecku praktycznie nie wzą. Ale uściskaliśmy się jak brat ze siostrą w Chrystusie. Ja czułem taki ogień od niej. I trochę mogliśmy po niemiecku, ona za bardzo po niemiecku nie rozmawia. Mogliśmy po niemiecku trochę porozmawiać. Położyć Słowo Boże na stół i powiedzieć, czego pragnie moje serce, aby jej przekazać, a ona mnie. To jest coś niesamowitego. Abyś miał prawo, okazywał miłość bratnią. I w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W pokorze, bracie i siostro, a nie w pysze. Kim ja to jestem?
Poszedłem do Ameryki jako prezbiter, a przyjechał jako apostoł. Nie wiem. Zrobił doktor teologii, stał się ojcem kościoła. Zobaczcie. Przecież to wszystko spłonie. Ale na sercu co nosisz? Czy ten dyplom teologii nosisz na sercu? Czy go masz na ścianie? Czym się chlubisz? Z kim masz dział? Jeśli masz dział z Chrystusem, a nie z tym bałwochwalczym światem, to ci chcę tu powiedzieć, będziesz miał życie wieczne. Bo tak mówi Słowo Boże. Chciałbym jeszcze przeczytać nam. Myślę, że potrafimy to jeszcze znieść. Ja bardzo chętnie przeczytam Słowo Boże. Z Ewangelii Łukasza, moi drodzy, z 6 rozdziału będę czytał. Są to ważne rzeczy. A on podniósł oczy. Pan Jezus na uczniów swoich powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Co on miał na myśli? Błogosławieni ubodzy, którzy nie mają nic? Nie. Błogosławiony ubogi jest u Pana ten, który się nie wynosi, który, kiedy ktoś prosi, nie odwraca się. Błogosławiony ubogi to jest ten, który jest na duchu ubogi. A nie w kieszeni. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i żyć was będą i gdy imieniem waszym pamiętać będą jako bezesnym z powodu Syna Człowieczego. Kiedy to nastąpi, moi kochani? Kiedy? Kiedy będziecie prawdę mówić? Kiedy będziecie żyć prawdą i mówić prawdę? To zobaczycie, jak was sponiewierają. Jak się będą odwracać od was. Udawać, że was nie widzą. Miną was w zboże. Nie zaproszą was już ludzi. Bo się boją, że im znowu prawdę powiecie. Radujcie i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Zobaczcie, kiedy tak czasem po kanałach przelecę w telewizorze i zobaczę tam te gwiazdy kabaretu. Ileż tam nie ludzi. A wszyscy kulają się do śmiechu. Bo co jeden czy drugi coś głupszego powiedział. Tym się karmi ten świat. Głupotami. Zobaczcie. Mówię do żony, zobacz, gdyby tak było na ewangelizacji, gdyby tam ktoś wyszedł, pozwolono mu, otworzył Słowo Boże i przeczytał choćby parę wersetów, to byście zobaczyli, jakby się szybko zrobiło pusto. Dalej czytamy. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo czynili fałszywym prorokom ojcowie. Myślę, że teraz jest taki deser tego słowa, o którym mówi Pan Jezus, abyśmy czynili, jeśli chcemy być Jego uczniami. Pan Jezus powiedział, nawet czytamy i śpiewamy w jednej pieśni, jeśli nie pozostawimy wszystkiego, nie możemy być Jego uczniami. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wymieniali Boże, papieros, piwo jakieś tam, narkotyk, niemiłowanie. Pan Jezus nie chce, abyśmy to wymieniali. Po co? Przecież on to zna. Oddać mu całe życie trzeba i wyrzec się go w imieniu Jezusa. A on z tym wszystkim zrobi sobie porządek, jeśli mu na to pozwolimy.
Ja pamiętam, kiedy padłem na kolana, ja nie wiedziałem, co mogę powiedzieć. Byłem tak grzeszny, że nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Nie wiem, może by do dzisiaj. Przez te 40 lat musiałbym wymieniać te rzeczy, które były w moim życiu. Ale czy miałem na to wpływ? Czy miałem na to wpływ? Powiedziałem, Jezu, tak dalej być nie może. Ja już tak dalej nie potrafię. Zobacz, mój brat zakończył pielgrzymkę. Uznał, że drogi nie ma sensu. A co ja mam ze sobą zrobić? Wszyscy mnie odrzucili. Wtedy Bóg swoją miłością przygarnął mnie, takim jakim byłem. Dlatego ta pieśń, którą kiedyś słyszałem przez Billy Grahama na jego z ewangelizacji, Come with me, ja jestem taki, jaki jestem. Tego Pan Bóg oczekuje od Ciebie i ode mnie, abyśmy przychodzili tacy, jacy jesteśmy. Nie zmieniaj swojego życia, idąc do Jezusa. Pozwól, że On to zrobi. Nigdy sobie z tym nie dasz rady. Pozwól Jemu, a On sobie z tym da rady. Przyjdź do Jezusa. Dziś jeszcze czas, jak mówi jedna z pieśni, którą mnie moja babcia uczyła w 50. latach. Usłysz głos Jego i nie bądź jak głaz. Co jest w Twoim sercu, co nie pozwala Ci przyjść całkowicie do Jezusa i zaufać Mu? Zobaczcie, moi drodzy, jak nieposłuszeństwo rodzi wiele grzechów. Jak nieposłuszeństwo rodzi wiele grzechów. Przede wszystkim nieposłuszny Słowu Bożemu. Pan Jezus też mówił o tym, że ustami go wielbili, ale serce byli daleko od Niego. I kiedy ostatnio widziałem Molocha, którego odsłonięto we Włoszech, zobaczyłem go w Starym Testamencie. Kiedy to nawet Izrael dał się zwieść i oddawali, zabijali swoje dzieci. I kiedy dzisiaj w Ameryce Południowej oglądałem pewną rzecz, która mnie normalnie przeraziła. Mają taki kult oczyszczenia, że do zagrody wygnali bydło i maczetami im obcinali głowy, aby się krew wszędzie lała. Czy tego Jezus oczekuje? Czy Pan Bóg tego oczekuje od człowieka? Oczekuje, aby przyszedł do Niego takim, jakim jest. Brudnym, zdeszłajanym. A On oczyści krwią swoją każdego jednego, który przyjdzie do Niego ze szczerym sercem. Chce być Ci Jezus posłuszny. Kiedy ostatnio miałem problem z autem, wyjechałem, byłem już gdzieś koło Nowym Jorku, w śniegu jechałem. Komputer zaczął mi szaleć w samochodzie. Pokazuje mi tylko, żebym na serwis zjechał. Chcę dodać gazu, nie idzie. Idzie jednym gazem. Tirów na autowanie pełno. Bałem się, że mi rozjadą, bo im się szczędzałem, nie szło się po prostu przemieszczać. Co chwileczkę mi auto zgasło. Przejechałem prawie 400 km, do domu jeszcze miałem 350. Stanęłem na parkingu zmęczony w tym śniegu. Dzwonię do żony, mówię, nie wiem co robić. Dzień mówi, tata, zostań, tak tam przyjadę nawetem po ciebie. Ja mówię, dziecko, ja jeszcze mam 350 km do domu. Wezmę to wiarą. Żona mówi, Staszek, weź to wiarą i dojedziesz. Ja mówię, no dobrze ci się mówi, weź to wiarą. Ja siedzę w tym aucie, auto gaśnie, nie chcę iść, pełny komputer w samochodzie, wszystko świeci. Weź to wiarą. Pomodliłem się. Jezu, pomóż mi. Bez Twojej pomocy nie dam rady. Odpalił i pojechałem. Przyjechałem do domu zmęczony, ale szczęśliwy i dziękowałem Bogu, że to prowadził mnie całego i zdrowego. Że nie byłem dla innych uciążliwy na drodze. Bałem się tylko jedynego na tych zwężkach za Pragą, koło Brna, jest dużo zwężek, bo robią drogami. Że jak tam mi auto zgaśnie, to zablokuję całą drogę. Kochani, Pan Bóg jest cudowny. Wysłuchuje. Mimo to tyle razy go zasmuciłem i zasmucał go moim życiem. Ale wyznaję mu to, bo nie chcę być nadmistrza, ale chcę dążyć do tego, aby moje życie
podobało się Bogu. Chcę być jak On, upodobniać się do Niego. Kiedy On mówi, kiedy ja mam coś powiedzieć, pytam się, co Ty byś, Jezu, powiedział. Zamilkł mnie. A tu się usta targają, żeby coś powiedzieć. Zamilknij i powiedz. Czy tak często robimy? Jako uczniowie Jezusa wielu chodziło za Nim, wielu doświadczało uzdrowień, z wielu wypędzał demony. Pytam się, czy dzisiaj jest ta moc, którą Jezus miał? Czy dzisiaj jest ta sama moc w nas, którą Jezus miał? Przecież to nie ja uzdrawiam. To Jezus uzdrawia. To Duch Boży uzdrawia. Jezus idzie i widzi w nich, że niosą na noszach martwego chłopca. Idzie za nim matka i płacze. Znajomy. Rozpacz wielka. Jedyny, że widzieli rodziny jej zmarł. Jezus przychodzi i mówi, nie płacz. Dotyka się noszy. Mówi młodzieńczy, wstań. Wstaj. Czy dzisiaj jest inaczej? Czy dzisiaj Duch Boży jest inny? Nie działa? Nie będzie działał przed tym, przez który nie może działać, bo są brudne naczynie. Ile my czasu spędzamy na modlitwach, na rozmowie z Bogiem? Ile? Minutę, dwie i kolana już nas bolą? Ja często jeżdżę, dużo jeżdżę. Czasem już jestem zmęczony, bo już też mam swoje lata. A drogi bardzo niebezpieczne. Ale to jest czas, gdzie mogę poświęcić go na modlitwę, na rozmowę z Bogiem. Kiedy ostatnio rozmawiałeś z Bogiem o swoim problemie? Tak jak Jakub. Ja ostatnio rozmawiałem, mówię, Jezu, ja nie wiem, jak to będzie, kiedy odejdę, a czy ja się spotkam z moją żoną? Takie problemy przyszły mi do głowy. Bo ja chciałbym być z nią cały czas. Nie skończyłem. Mimo, że czasem jest przykro dla mnie. Ale ja też jestem. Też potrafię się odwdzięczyć. Ale kocham ją całym sercem. I chciałbym być z nią. Co to jest 52 lata? Jest nic. Dlatego chciałbym jeszcze na zakończenie, moi kochani. Pozwólcie. O miłości Jezus mówi. Ale wam, którzy słuchacie, a myślę, że słuchamy. Powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto się uderzy w policzek, nadstawi drugiego. A temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni nie odmawia. Każdemu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcesz, aby ludzie wam czynili, jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszakich grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak jej grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita wasza nagroda. I synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną, dadzą za nasze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą
jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzę. Opowiedział im też podobieństwo. Czy ślepy może ślepego prowadzić? Czy obaj je wpadną do dołu? Nie masz ucznia nadmistrza, ale należycie, będziecie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz dźwło oku brata swego, a belki oku własny nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę dźwło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim, obłudniku. Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźwło z oka brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig, ani z winowym głową. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem w obfitości serca mówię usta jego. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto nie słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Jestem Panu Bogu wdzięczny, że darował nam dzisiaj taki czas i takie cudowne słowa, które chciałby każdego z nas zobaczyć, abyśmy żyjąc wydawali dobry owoc, który da się zjeść. I uczniowie pytają się mistrza swojego, mistrzu, a po czym poznamy tych, którzy do ciebie należą? Po czym? Po znaczkach? Po lipkach? Po krzyżykach? Po czym my ich poznamy? Że choinki w domu postawili na święta? Po czym my ich poznamy? Po owocach. I nie rozumiem tego, kiedy śpiewają, Bóg się rodził. To co było przed Jego narodzeniem? Kto zrodził Boga? Zadawajmy sobie te pytania. Warto sobie zadać to pytanie. Kto zrodził Boga? Dlaczego ten świat obchodzi Boże Narodzenie? Dlaczego? Czy Bóg się narodził? Syn Boży się narodził. To ile ma w końcu tych lat, jak się narodził? Chyba już ponad 2000. To czemu biskup ich chodzą z tymi laleczkami? Bądźmy mądrzy, ale w Chrystusie. I nie dajmy się, moi drodzy, zwieść, bo ten świat, diabeł, chce zwieść człowieka, tego, który należy do Jezusa. Nie bał się Jezusa. Mówi, jeden pokłon, a oddać ci wszystkie królestwa. Co jeszcze chciał, żeby Jezus się zabił? Zobaczcie, namawiał Jezusa do samobójstwa. Powiedział, skocz. Skocz z tej wieży. Przecież polecono, napisano. Anioł, aby nie uraziłeś nogi o kamień. I dzisiaj wielu ludzi wokół nas popełnia samobójstwo. Czasem nie rozumiem tego, ale to zły przychodzi i mąci umysł, aby nie poznali Chrystusa. Jedę nam drogę, jedę nam prawdę i jedyny żywot wieczny, który jest w Chrystusie. Niech nam Pan błogosławi. Amen.